Dzień dobry Państwu. Myślę, że już możemy zacząć. Nazywam się Piotr Kotas. W firmie PASystem jestem odpowiedzialny za system monitoringu. Dzisiaj w Uniwersytecie Technologicznym EPA będzie mi temat poświęcony kamerom oraz ogólnie rozwiązaniom do monitoringu marki EPCAM. Zaczniemy prezentację. Kamery EPCAM. Dlaczego tak naprawdę je wprowadziliśmy? Jakie było założenie tego projektu? Przede wszystkim chcieliśmy, żeby kamery i pozostałe rozwiązania były w niskiej cenie. Tak naprawdę już od 390 zł brutto możemy dostać kamerę zewnętrzną, więc myślimy, że to jest dobra cena. Następnym punktem było to, żeby kamery były dobrej jakości wykonania, żeby była mała awaryjność, co udało nam się uzyskać. Następnym punktem, wymaganiem, które stawiliśmy przed rozwiązaniami EPCAM, to to, żeby miały podstawowe funkcje. Takim minimum, jakie założyliśmy, to to, żeby kamery były w rozdzielczości Full HD oraz miały podstawową analizę obrazu, która myślę, że już jest standardem, czyli na przykład właśnie wykrywanie ruchu, czy nagrywanie z wykrywania ruchu. Kolejnym punktem było to, żeby były przede wszystkim kompatybilne z rozwiązaniami urządzeń z naszej dystrybucji, czyli przede wszystkim serwerami QNAP-a, serwerami Synology, Asustora oraz innymi rozwiązaniami na rynku. Kamery EPCAM podzieliliśmy na trzy grupy. Sondery bulletowe, które można rozszyfrować jak na załączonym obrazku. Przede wszystkim są to wszystkie kamery zaopatrzone w POE. Są to kamery zewnętrzne. Podzieliliśmy je na stałą ogniskową oraz na zmienną ogniskową. I ogniskowe zaczynając się od 3,6 mm albo od 2,8 mm. Jeśli chodzi o rozdzielczości, to tutaj tak naprawdę na chwilę obecną są to modele w rozdzielczości Full HD, czyli 2 megapiksele, 3 megapiksele oraz 4 megapiksele. Występują w kolorze białym oraz w kolorze czarnym. Następną grupą są kamery kopułkowe. I tak jak powyżej, nazewnictwo jest podobne, czyli rozdzielczość ogniskowa, czy zmienna ogniskowa, czy stała ogniskowa. I tak jak wcześniej wspomniałem, każda z kamer może być zasilana przez POE. Następną grupą kamer są kamery PTZ. Są to kamery zewnętrzne, z podświetleniem podczerwieni i tak jak założenie było w poprzednich kamerach, czyli minimum rozdzielczość Full HD. Pokażę teraz, jak wygląda interfejs kamery EPCAM. Ale jeszcze zanim zacznę pokazać, jak wygląda interfejs, warto wspomnieć, że jest oprogramowanie. Od czego zacząć? Jest oprogramowanie, które pozwala wyszukać kamery w sieci oraz pozwala na zmianę adresu IP, czyli możemy w każdym momencie zmienić adres IP, zmienić port HTTP, zmienić port RTSP. Możemy także przy pomocy tego oprogramowania zrobić aktualizację firmware'u do najnowszego, który jest dostępny, więc całą przygodę z kamerami warto zacząć od tego oprogramowania, żeby wiedzieć, które kamery mamy w sieci, jaki adres IP posiadają i dzięki temu łatwo się z nimi połączyć. Tak wygląda interfejs logowania.
Po zalogowaniu. Po zalogowaniu przechodzimy do podglądu na żywo. Tutaj mamy możliwość podglądu strumieni, które są włączone. W tym przypadku jest to strumień główny oraz dwa strumienie poboczne. Następnie możemy przejść do konfiguracji. Dosyć sporo funkcji kamery posiadają, no takie podstawowe, czyli możemy z poziomu przeglądarki nagrać jakieś zdarzenie, nagrać co dzieje się przed kamerą, zrobić tak zwany green screena, który zapisze się oczywiście w wyznaczonym przez nas miejscu. Następnie mamy informacje odnośnie samej kamery i firmware'ze. Możemy ustawić czas. Fajną funkcją jest zaplanowanie, kiedy jest zmiana na czas letni bądź zimowy, więc automatycznie kamera może się przestawić. Z poziomu kamery możemy też zrobić restart kamery, powrócić do jej ustawień fabrycznych, a także zrobić aktualizację firmware'u. W kamerze jest także funkcja automatycznego restartu. Możemy ustawić, żeby kamery na przykład raz w miesiącu restartowały się. Następną funkcją dosyć przydatną są logi z systemu. Możemy zobaczyć, co się działo z kamerą, czy było cały czas połączenie, czy nie wyskoczyły jakieś błędy. Kiedy zmienialiśmy adres IP, kiedy została włączona, tu akurat przedstawimy na przykład z ostatnich dni. No akurat za dużo nie było zmieniane. W kamerach, tak jak tak naprawdę w każdej kamerze IP, możemy nadawać uprawnienia, czyli oprócz tego podstawowego użytkownika, którym jest administrator, który ma dostęp do wszystkich ustawień, możemy też nadać uprawnienia operatora, czyli na przykład jeśli mamy kamerę obrotową, taki operator może obracać tą kamerą, bądź uprawnienia widza, który ma tylko i wyłącznie dostęp do podglądu na żywo. Następnie podstawa, czyli adres IP, możemy zmienić albo ustawić stały adres IP, albo uruchomić DHCP. Możemy poprzestawiać porty, czyli port HTTP, HTTPS, RTSP. Co fajną funkcją są też dodane porty do rejestratorów, abyśmy mogli łatwo podłączyć taką kamerę do rejestratorów i możemy nadać osobny port ONVIF, osobny port do rejestratorów firmy Hikvision. Jeśli chodzi o zaawansowane funkcje, jeśli nie mamy stałego adresu IP, zewnętrznego adresu IP, możemy ustanowić funkcję DNS-a, czyli po zalogowaniu się, po skonfigurowaniu swojej nazwy, po wpisaniu jej takiej domeny w przeglądarkę, od razu połączymy się z daną kamerą. Lepszą funkcją jest funkcja chmury, którą zaraz Państwu przedstawię. Następną funkcją jest możliwość skonfigurowania udziału FTP i na przykład po wykryciu ruchu możemy skonfigurować w następujący sposób, że jeśli zostanie wykryty ruch, kamera sama wyśle jakieś nagranie albo samo zdjęcie zdarzenia właśnie na serwer FTP. Czyli krótko mówiąc, sama może pełnić rolę rejestratora. Funkcja SMTP, czyli tak naprawdę wysyłanie maila, możemy skonfigurować, żeby na trzy odrębne maile przychodziła wiadomość z wszystkimi informacjami. No, przede wszystkim z informacją o jakimś alarmie. Możemy ustawić, żeby na maila przychodziła na przykład informacja ze zdjęciem z danego zdarzenia.
I tak jak wcześniej wspomniałem, fajna funkcja chmury. Możemy korzystać przede wszystkim z aplikacji na urządzenia mobilne i dzięki temu nawet obojętnie, czy mamy adres stały IP, czy mamy adres zmienny, czy mamy adres publiczny, czy niepubliczny, dzięki tej chmurze mamy stały dostęp. Najważniejsze, żebyśmy mieli dostęp do internetu i dzięki temu mamy dostęp do kamery, do jej podglądu na żywo z każdego miejsca tak naprawdę. Czy to łączymy się przez aplikacje na urządzenia mobilne, przez Androida, przez iOS-a, a także możemy się łączyć przez przeglądarkę. Dosyć fajną funkcją jest też nagrywanie ciągłe bądź nagrywanie z alarmu na chmurę publiczną. Tutaj w tym przypadku możemy skonfigurować albo Dropboxa, albo Google Drive. I po jakimś zdarzeniu, albo właśnie przez nagrywanie ciągłe, cały czas te nagrania są trzymane właśnie na tych chmurach. Kolejną funkcją, przede wszystkim podstawową, jest konfiguracja wideo. Możemy tutaj zmienić, w jakiej rozdzielczości, przede wszystkim ile strumieni jest wypuszczonych z kamery, czy to ma być jeden strumień, czy trzy strumienie. Możemy oczywiście wstawić, jaką ma być rozdzielczość, w jakim kodowaniu, czy H264, czy w MJPEG. I oczywiście każdy strumień osobno może być skonfigurowany, czyli możemy nadać ile klatek na sekundę, jaki bitrate. Wszystko jest tak naprawdę do skonfigurowania. Jeśli kamera ma audio, oczywiście możemy to audio, ten mikrofon na przykład włączyć i wtedy z poziomu rejestratora jest nagrywany i obraz, i dźwięk. Ustawienia obrazu. Czyli tak naprawdę możemy wyostrzyć dany obraz, zmienić bilans bieli, możemy ustawić, kiedy kamera przełącza się w tryb nocny, kiedy włączane jest podświetlenie podczerwieni. Wszystko możemy skonfigurować właśnie z tego poziomu. Kolejną fajną funkcją jest tak zwane OSD, czyli mamy możliwość wrzucenia na obraz kilku informacji. Przede wszystkim informacji o czasie, czyli na kamerze cały czas jest pokazana data, jest pokazana godzina. Możemy też ustawić, żeby był pokazany tekst, na przykład, że jest to kamera z parkingu. Później łatwo, jeśli ją wyeksportujemy do jakiegoś pliku i przekażemy na przykład policji, no na pewno ułatwi to określenie, kiedy dane zdarzenie nastąpiło oraz gdzie nastąpiło. Fajną funkcją jest tak zwane lustrzane odbicie. Jest to przydatne w kamerach kopułkowych, ponieważ niektóre kamery kopułkowe mogą być zamontowane pionowo, niektóre poziomo, mogą być do góry nogami, więc w łatwy sposób możemy obrócić obraz albo w lustrzane odbicie, albo po prostu do góry nogami. I na przykład wtedy nie musimy kombinować z przestawianiem samego obiektywu, jest to robione programowo. I tak jak wcześniej wspomniałem, tak zwane zaawansowana analiza, czyli wykrywanie ruchu. Możemy ustawić kilka stref, w których ten ruch będzie wykrywany i po wykryciu następuje właśnie albo wysłanie maila, albo nagranie obrazu na zdjęcie, na chmurę, albo na przykład jeśli mamy rejestrator, wtedy rejestrator zacznie nagrywać interesujące nagranie. Warto jeszcze wspomnieć, że kamera też posiada maski prywatności, czyli obszary, które nie chcemy, żeby były widoczne, możemy zaznaczyć i przy podglądzie na żywo bądź na nagraniach po prostu te obszary będą zakryte. Przejdziemy do dalszej części prezentacji.
Współpraca z rejestratorami oraz oprogramowaniem VSM. Tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim głównym założeniem dla rozwiązań EPCA było to, żeby współpracowały z markami, serwerami, z rejestratorami, które mamy w naszej dystrybucji oraz z najpopularniejszymi rozwiązaniami na rynku. Teraz przedstawię, jak to wygląda, jak wygląda ta współpraca na trzech przykładach. Na przykładzie serwera Synology, rozwiązania QNAPa oraz Asustora. Zaczniemy od rozwiązania QNAPa. Tak wygląda interfejs, pewnie Państwo wiedzą, serwera QNAP, konkretnie aplikacji Surveillance Station, która służy właśnie do nagrywania obrazu z kamer IP. Przechodzimy do konfiguracji. Dodajemy kolejną kamerę. Kamery możemy dodać na dwa sposoby, albo wpisując ją ręcznie, korzystając z tego oprogramowania, które powiedziałem na początku. Serwer wyszukał nam kilka kamer, dodamy pierwszą z brzegu. Warto też zaglądnąć w momencie wyszukiwania kamer. Mamy możliwość zobaczyć, jaka dana kamera, z jakich portów korzysta, czyli port HTTP, port RTSP. Wtedy na pewno ułatwia nam dodanie takiej kamery, bo na różne sposoby taką kamerę możemy dodać. Czyli tutaj akurat wszystko już z automatu nam wskoczyło. Port 80, port RTSP. Wpisujemy tylko login i hasło. Możemy sprawdzić test, czy wszystko jest poprawnie. Obraz został pokazany. Następnie wybieramy kodowanie, rozdzielczość, ilość klatek na sekundę, jakość. W niektórych przypadkach jest to bitrate. W zależności od rejestratora. Możemy zaznaczyć, czy ma być nagrywanie ciągłe, czy na przykład nagrywanie z wykrywania ruchu. Czyli kilka kliknięć i już kamera została dodana pomyślnie. Możemy sprawdzić, tak, to jest kamera numer 3. W danej chwili są narzucane ustawienia, które skonfigurowaliśmy w rejestratorze, ponieważ rejestrator ma funkcję nadrzędną. I już mamy obraz tej kamery, właśnie zmienił się status na podłączone, jest nagrywanie. Możemy teraz przejść do podglądu na żywo. I mamy w punkcie trzecim. W okienku trzecim mamy podłączone na żywo z kamery EPCA. Dobrze, więc QNAPa, że tak powiem, mamy załatwionego. Możemy usunąć. Teraz przejdziemy. Synology nam się logowało, ale przejdziemy do Asustora. Surveillance Center jest to aplikacja do monitoringu w rozwiązaniach Asustor. Mamy tutaj tak naprawdę podgląd na żywo, odtwarzanie, czyli tak jak w pozostałych rozwiązaniach w rejestratorach. Jak dodać kamerę EPCAM? Bardzo podobny sposób. Możemy dodać właśnie albo automatycznie, albo wprowadzić ręcznie, czyli wpisujemy adres IP, wybieramy kamerę, więc bardzo łatwo to zrobić, a my dalej skorzystamy z wyszukiwania.
W międzyczasie zaloguję się na serwis. No dobrze. Tak, już jak widzimy, kamery już są widoczne. Możemy dodać kamerę, czyli zaznaczamy ją, przechodzimy dalej. I tak jak w poprzednich, w przypadku knapa, już pewne dane zostały automatycznie uzupełnione. My tylko wpisujemy login i hasło. Obraz się pojawił, czyli wszystko jest w porządku. Tutaj możemy wybrać tak samo jak wcześniej, czyli rozdzielczość, ilość klatek na sekundę, jakość, czyli bardzo, bardzo podobnie. Czy audio ma być nagrywane, czy nie nagrywane? Za chwilkę kamera pojawi się. Tak jak wcześniej wspomniałem, rejestrator zawsze jest nadrzędny, więc pewne ustawienia są narzucane na kamerę, więc zazwyczaj kilka sekund trwa, zanim kamera pojawi się. Przechodzimy podgląd na żywo. Mamy obraz z kamery. Możemy ją usunąć. Następnie przejdziemy do rozwiązania Synology. Jest to widok z oprogramowania Surveillance Station, który jest zaimplementowany na serwerach Synology. Jest to aplikacja do monitoringu i spróbujemy dodać kamerę Apple. A tutaj spróbujemy dodać ją ręcznie, żeby chociaż w jednym rejestratorze, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Choć tak naprawdę zamiast dane wskakują z automatu, tak naprawdę my je wpisujemy. I tam było 203. Port możemy zmienić w zależności jaki port ma kamera. W kamerach, w tak naprawdę pierwszych wersjach kamer Epcam korzystaliśmy z innego portu, ponieważ port odpowiedzialny za ONVIF był to port 8.3.9. W przypadku nowych rozwiązań tak naprawdę korzystamy z portu 80 bądź innego, w zależności co pokaże nam właśnie oprogramowanie do wyszukiwania kamery. Testujemy połączenie, jest wszystko ok. Obraz został dodany. I tak jak w poprzednich sytuacjach, możemy wybrać rozdzielczość, ilość klatek na sekundę, czy ma być właśnie, jaka ma być przepustowość, jaka jakość obrazu. Następnie wybieramy, co ile plik do monitoringu ma być nagrywany. Ewentualnie tutaj jest możliwość skonfigurowania, jeśli mamy ustawione wykrywanie ruchu, jaki jest czas nagrania przed alarmem, po alarmie. I tak jak w poprzednich sytuacjach, mamy możliwość założenia harmonogramu, czyli kiedy zostanie obraz nagrywany ciągle, kiedy będzie nagrywanie z wykrywania ruchu bądź z innego alarmu. Po zakończeniu kamera jest aktywowana, czyli narzucane są pewne ustawienia. Za chwilkę pokaże się, że wszystko przebiegło pomyślnie i będziemy mogli przejść do podglądu na żywo. Jest pokazane, że kamera jest nagrywana.
Jeśli jest to kamera, jeśli by była to kamera obrotowa, tutaj na dole możemy wprowadzić pewne ustawienia takiej kamery, jak na przykład patrol. Przejdziemy do patrolu na żywo. Obraz jest widoczny. Czyli wszystko przebiegło pomyślnie. Dobrze, możemy usunąć daną kamerę. Następnym punktem naszej prezentacji są rejestratory EPCAM. I tak jak w przypadku kamery, głównym założeniem było to, żeby miały podstawowe funkcje, czyli nagrywanie z wykrywania ruchu, zdalny dostęp po na przykład po HDMI, czyli dostęp lokalnie na monitorze. Czyli te wszystkie założenia zostały wyspełnione. W przypadku rejestratorów, w naszej ofercie mamy kilka rozwiązań. Różnią się one przede wszystkim ilością obsługiwanych dysków. Tu są rozwiązania małe, po prostu, żeby były też za rozsądną cenę. Ilość obsługiwanych dysków w przypadku rejestratorów EPCAM-a. Są to rozwiązania jednodyskowe i rozwiązania dwudyskowe. Jeśli chodzi o ilość obsługiwanych kanałów, to minimum to jest 4 i maksymalnie jest to 25 kanałów. Mamy też w ofercie dwa rejestratory, które mają wbudowany switch PoE. Jest to rozwiązanie czterokanałowe i rozwiązanie ośmiokanałowe, dzięki czemu możemy zrobić mały system monitoringu bez dodatkowych urządzeń, czyli bez dodatkowego switcha, ponieważ już rejestrator ma wbudowany taki switch. I pokażę, jak wygląda interfejs rejestratora. Korzystając z aplikacji, ona oprócz kamery wyszuka też na rejestrator. Jest na porcie, znaczy na IP 239. Możemy zalogować się. Jeszcze warto wspomnieć, że w przypadku rozwiązań EPCAM interfejs w kamerach, jak i w rejestratorze jest spolszczony. Sprawdzimy. O, jest akurat dodana jedna kamera. To akurat jest rejestrator dziewięciokanałowy, ale oczywiście możemy lepszego obrazu. Jest dodana kamera, bardzo fajnie to wygląda. Z poziomu podglądu na żywo możemy zmienić strumienie, czy ma być puszczany strumień drugi, czy może pierwszy w tej wyższej rozdzielczości. Jeśli to jest kamera obrotowa, możemy nią obracać. Jeśli kamera ma wbudowany mikrofon, możemy też przy podglądzie na żywo usłyszeć dźwięk, który jest nagrywany przed kamerą. Tak jak wcześniej wspomniałem, no rozwiązanie rejestratorów EPCAM, no głównym założeniem była prostota, czyli nie posiadają jakichś tam super zaawansowanych funkcji, jak jakieś dodatkowe analizy obrazu, na przykład liczenie użytkowników, ale ze względu na to, za to posiadają, są w bardzo dobrej cenie, więc tak naprawdę na każdą kieszeń można nawet mały system monitoringu, zrobić sobie za rozsądne ceny i przede wszystkim w dobrej jakości. Jeśli chodzi o rejestratory EPCAM, to rozwiązanie, tak naprawdę interfejs, same funkcje są podobne do rozwiązań w
użytych w kamerach webcam. Czyli tak naprawdę no, możemy zmienić sieć, możemy nadać uprawnienia użytkownikom, czy to uprawnienia administratora, czy jakieś ograniczone uprawnienia. Możemy też skonfigurować skrzynkę pocztową w jakichś niepowołanych sytuacjach, się na przykład wykrywanie ruchu, albo na przykład problem z samym rejestratorem, na przykład zapełnienie dysku, bądź uszkodzenie dysku. Takie informacje mogą przychodzić nam na maila. Możemy też skonfigurować FTP, że pomimo, że ten obraz z kamery jest nagrywany na ten rejestrator, możemy na przykład w niektórych sytuacjach, na przykład wykrywanie ruchu, nagrywać też na jakiś zewnętrzny serwer FTP. Usługa ADIN DNS, czyli tak jak wcześniej było wspominane, usługa P2P, czyli ta tak zwana chmura FreeIP, mamy możliwość, przepraszam, mamy możliwość skonfigurowania połączenia się z aplikacji na urządzenie mobilne, więc z każdego miejsca mamy możliwość dostania się do tego rejestratora bądź dostania się do pojedynczych kamer. Dodawanie jest bardzo proste. Wyszukujemy kamery, które są dostępne w sieci. Oczywiście rejestrator EPCAM nie tylko współpracuje z kamerami EPCAM. Możemy też dodać pozostałe kamery dostępne na rynku. Ważne, żeby były zgodne z ONWIF-em. Oj, tutaj mam, a to dodamy po prostu kolejną kamerę. Co dodano, możemy oczywiście ją edytować i zmienić jej na przykład login i hasło, bo akurat z automatu idzie admin. Mamy możliwość zmieniania poszczególnych kamer, kodowania, rozdzielczości, ilości klatek na sekundę, bitrate'u. No, oczywiście też mamy możliwość dla każdej osobno kamery ustawić wykrywanie ruchu i co dana, w momencie wykrycia ruchu, co rejestrator ma zrobić, czy na przykład nagrywać obraz kamer, czy na przykład dawać sygnał brzęczka. Kolejną z no, przede wszystkim podstawowych funkcji jest to harmonogram. Możemy ustawić w jakich godzinach do każdej osobno kamery, w jakich godzinach jest nagrywanie ciągłe, w jakich godzinach jest nagrywanie z wykrywania ruchu. Następnie mamy odtwarzanie, czyli wszystkie kamery mamy możliwość sprawdzenia, co się nagrało. Tu akurat mieliśmy podłączoną tylko jedną kamerę. Więc możemy zobaczyć. A, dobrze to słyszeć. Na czym skończyliśmy? Proszę mi powiedzieć, w którym momencie zostało zerwane połączenie, żebym mógł wrócić do odpowiedniego momentu. A, na softcie, dobrze, czyli rejestratory były. Wspomniałem, dołączone jest darmowe oprogramowanie. Jest to oprogramowanie VMS, które umożliwia zarządzanie kamerami, a także zarządzanie rejestratorami. Czyli po prostu do jednej aplikacji możemy podłączyć rejestratory EPCAM-a i zarządzać z poziomu 1. Jest to aplikacja na urządzenia mobilne, na rozwiązanie systemu Androida bądź iOS-a. Z tego poziomu możemy zalogować się oraz niezależnie czy publiczny adres IP, czy niepubliczny. Szczególnie jest to przydatne, jeśli mamy tak naprawdę internet z sieci komórkowych, ponieważ tam nie zawsze ten stały i publiczny adres IP jest dostępny. Następnie pokażę, jak wygląda oprogramowanie.
Składa się ono tak naprawdę z dwóch pozycji. Pierwsza jest to pozycja, można powiedzieć, konfiguracyjna. Z jej poziomu mamy możliwość dodawania sprzętu z sieci w poszukiwaniu kamer IP, w poszukiwaniu rejestratorów. W tym oprogramowaniu mamy dodane kamery z naszej sieci, ale dodamy też rejestrator, żeby pokazać, jak to wszystko wygląda. Rejestrator został. W następnym oknie mamy możliwość konfiguracji każdego urządzenia z osobna, czyli kiedy nagrywa, w jaki sposób nagrywa, czy ciągle, czy z wykrywania ruchu. Tak jak w przypadku pozostałych urządzeń, czyli mam możliwość zarządzania użytkownikami, zakładania kont użytkowników z określonymi uprawnieniami. Dobrze, następnie przejdziemy już do podglądu. Na żywo, aplikacje. Wcześniej był właśnie z dwóch kamer. Oczywiście możemy to zmienić. Z pierwszej kamery, z drugiej, ewentualnie. Obraz z rejestratora. Możemy to zapisać. Następnie jest na żywo. Niestety teraz troszeczkę wolno czy to działa, ponieważ przyłączyłem się z kabla na Wi-Fi, ponieważ właśnie połączenie przewodowe coś, że tak powiem, nam zaszwankowało. I troszeczkę przerywa głos, ale tak jak widać, jest kamera podłączona w rejestratorze, jest kamera, dwie kamery połączone bezpośrednio. No niestety przez to, są problemy z siecią i mam połączenie po Wi-Fi, nie jest to aż tak bardzo płynny obraz, ale mniej więcej istotę tego rozwiązania można pokazać. Z poziomu tej aplikacji mamy też możliwość podglądu na żywo, czyli w momencie wracamy do momentu, który nas rysuje i możemy zobaczyć, które zostały. Mamy nagrania. Może, czyli krótko mówiąc, możemy zobaczyć, co w danej chwili się nagrało. One są, powiem, poszatkowane, ponieważ było ustawione nagrywanie z wykrywania ruchu. Dobrze, więc tak wygląda aplikacja do zarządzania kamerami Epcam oraz rozwiązanie FreeIP. Niestety nie pokażę, ponieważ jest to na urządzenie mobilne, ale każdy kamerę Epcam bądź rejestrator może sobie ściągnąć to oprogramowanie i przetestować je jako ekosystemy. Też umożliwiamy sprzętu na testy, więc ktoś, kto jest zainteresowany, możemy po prostu umożliwić wypuszczenie na dwutygodniowe testy, żebyście Państwo mogli
przetestować, zobaczyć, jak ten system ma na żywo. Dobrze. Czy mają Państwo jakieś pytania? Czy rejestrator NVR 1004P może obsługiwać 8 kamer? Nie, 4 kamery może obsłużyć, 4 kanały. Jest rozwiązanie 8-kanałowe, to jest inny model, który też jest wbudowanym switchem PoE i on może obsłużyć 8 kamer. Jest rozwiązanie na 8 kanałów z PoE. W sklepie jeszcze nie jest sprawdzony, ponieważ tak naprawdę model z tym switchem PoE 8-kanałowym, tak naprawdę jest to nowość, dopiero będziemy wprowadzali. W chwili obecnej widoczny na stronie jest model właśnie NVR 1008, czyli jednodyskowy na 8 kanałów. Już też jest NVR 2008, czyli dwudyskowy i na 8 kanałów. Tak, w chwili obecnej tylko jeden model jest wewnętrzny. Jest to kopułka ze zmienną ogniskową. Pozostałe modele kamer, czyli pozostałe kopułki, wszystkie bulety oraz kamery PTZ są kamerami zewnętrznymi. W chwili obecnej działają one w zakresie temperatur od minus 20 do 50 stopni, ale niedługo jest przygotowany upgrade, już nowe wersje będą działając w temperaturach od minus 30 do 50 stopni. Wszystkie kamery zewnętrzne mają obudowę w standardzie IP66, więc jak najbardziej na warunki zewnętrzne się nadają. Czy jeszcze są jakieś pytania? Oczywiście, gdyby później pojawiły się jakieś pytania, można do nas napisać. Jesteśmy otwarci, więc zapraszamy. Można napisać i wtedy odpowiemy na każde pytanie, które Państwa nurtuje. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest też możliwość wypożyczenia sprzętów na testy. Więc tak naprawdę tak to wygląda. Widzę, że już nie ma dodatkowych pytań. Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział. Mimo małych trudności udało nam się dokończyć. Oczywiście nagranie z webinaru będzie dostępne u nas na stronie. Oczywiście też zapraszam na kolejne edycje Uniwersytetu Technologicznego EPA. Dziękuję Państwu za uwagę. I do zobaczenia. Dziękuję.